Cześć kochani, tu ja Kasia z Holandii. Chciałabym Wam dzisiaj coś opowiedzieć o moim poranku. Miałam dzisiaj taki dosyć bardzo telefoniczny poranek, gdzie dzwonili do mnie z pracy, z firmy, którą obsługuję. No i byli bardzo, bardzo, dyrekcja była bardzo, bardzo w stresie, ponieważ jak gdyby musi podać się do kapitulacji. To nie było wcale miłe, ale powiem Wam, że sama się zdziwiłam, że krok po kroku wyprowadzam tą osobę, która do mnie prawie codziennie dzwoni, wyprowadzam ją z tego stresu. I fakt faktem, no niestety firma splajtuje, ale ja wiem jedno, że ona znowu podniesie się na nogi i będzie świetnie funkcjonowała. Ale chodzi mi o ten krok po kroku, w jaki sposób ja tej osobie pomagam. Ta osoba dzwoni do mnie w miarę częstotliwie, ponieważ ja mam podpisany z nią pewien kontrakt. I dzwoni do mnie i najczęściej pytanie brzmi: i co dalej? Co ja teraz mam dalej zrobić? Co robię w takim momencie? No najczęściej przede wszystkim oczyszczam tą osobę z niepotrzebnych wpływów, które zostały na nią nałożone poprzez różne konwersacje telefoniczne i nie tylko. No ta osoba porusza się po całej Holandii w związku z tym i pracuje bardzo wcześnie, w związku z tym potrafi w ciągu godziny ściągnąć na siebie wszystkie niepotrzebne jakieś projekcje, które zniżają jej wibracje. Więc zawsze na początku wyciszam ją, zawsze ta osoba dzwoni i no jest bardzo podekscytowany, ma swój głos, jest bardzo taki można powiedzieć nawet potężny, nawet i dla mnie, także jak ja bym to mogła określić, to tak jakby ktoś na mnie narzucił parasolkę i chciałbym je zgnieść tak zupełnie do dołu, żebym stała się malutka. W tym momencie to nie, że ja jak gdyby odwracam tą parasolkę, ale ściągam tą parasolkę w ogóle z tej osoby i ze mnie, jeżeli ona na mnie nakłada. I wtedy mówię: wiesz co, najpierw Cię wyczyszczę i w momencie, kiedy będziesz czysty dla mnie wibracyjnie, będziemy patrzeć, co się tam dzieje. Bo jeżeli ja bym tej osoby nie wyczyściła, to wtedy może być taka sytuacja, że ja wyczytuję wtedy wszystkie lęki, jakie tylko są nałożone. No i wychodzi informacja fałszywa. No więc tak. Ściągałam najpierw te lęki, czy najpierw te wibracje, które były niepotrzebne. Osoba była już czysta i wtedy zawsze, dzisiaj rano usłyszałam: o ja już się czuję lepiej, już się czuję lepiej, już mam lżejsze oczy, nie mam takich ciężkich powiek, czuję, że w głowie też jest mi lżej. I wtedy zawsze mówię: a co czujesz od serca? Że dam sobie radę. No to już jest dla mnie świetny, świetny znak. Następnie, co żeśmy zrobili, to ja zobaczyłam obiektywnie na dzień, tylko dzień dzisiejszy. W momencie, kiedy słyszę o kapitulacji, to zawsze staram się dawać konsultacje naprawdę tylko złożone na dzień, na dzień, dzień na dzień, nie za daleko. Dlatego, że no poprzez te niesamowicie ciężkie informacje, które ta osoba dostaje, może się, na przykład jeżeli ja bym zrobiła konsultację, no to teraz wiesz, zrobimy na przykład z poniedziałek do czwartku, musi wystarczyć. No 100%, że nie da tej osobie to wystarczającej dużej energii, ponieważ zostaje zjadana jak gdyby przez te informacje telefoniczne z innej strony. No więc tak, oczyściłam, następnie zobaczyłam, co mogę dla tej osoby zrobić w tym momencie. Czyli na przykład, jeżeli mają być rozmowy z kuratorem, jak ona się, jak ta osoba ma się przedstawić, jak ma się wypowiadać,
lub jeżeli rozmowa z kuratorem ma być na przykład we wtorek albo w środę, jak ma się ta osoba przygotować do tego kuratora. Następnie, jak ma ta osoba przemówić do swojego personelu, który no, jest na przykład jeszcze nic nie wie, albo już coś wie, a na przykład są bardzo agresywni. Bo też tak może być. Jak mogłeś nam to zrobić? Dlaczego nic nie powiedziałeś? Dlaczego traktujesz nas tak, tak czy siak? No wiadomo, że osoba, która prowadzi firmę i ma pod sobą ileś tam ludzi, to też jest jej ciężko w momencie kapitulacji, jak ta osoba ma to, że tak powiem, w dobrych słowach coś przekazać swojemu personelowi. Więc przekazałam jasno, jak będzie sytuacja wyglądała z personelem. Która część personelu będzie bardzo agresywna? Co ta osoba ma zrobić w momencie, kiedy personel będzie bardzo nieciekawy? Właściwie, no cóż, nie musiałam długo czekać, bo pół godziny po naszej rozmowie ta osoba zadzwoniła do mnie i no tak, skarżyła się o bardzo zimnych, bardzo no niegrzecznych wręcz telefonach, rozmowach telefonicznych z personelem. No ale okej. Najważniejsze jest to, że ona będzie wiedziała, jak to będzie mniej więcej wyglądało. I później staram się troszeczkę jak gdyby poluzować w tym takim, nie że ja jestem agresywna, czy jestem niegrzeczna, ale jestem bardzo konkretna w takim w takiej konsultacji. I wtedy próbuję troszeczkę poluzować, staję się bardziej taka jakby, no nie komiczna, ale troszeczkę wyluzowana, żeby ta osoba też jak gdyby przejęła moją energię i żeby też czuła się w swojej formie troszeczkę wyluzowana. Po czym, o czym myśmy rozmawiali? Aha, i zawsze daję jej kartę. Zawsze daję tej osobie karty, więc wyłożyłam swoje karty, zaczęłam otwierać talię, zobaczyłam, co się tam dzieje i zawsze daję, że tak powiem, ułożenie na ogólne ułożenie, ułożenie na dzień, ułożenie na daną sprawę, ułożenie na przykład na, no nie wiem, rozmowę z kuratorem albo rozmowę z jakąś osobą z personelu, czy rozmowę z jakąś nową firmą, która ewentualnie chciałaby pracować razem. I na koniec, coś mi tutaj weszło z telefonu. I na koniec podaję jak gdyby pomocniczą kartę, która nadaje taki wdzięk, dźwięk i troszeczkę blasku. I zawsze jest ta karta taką jak gdyby kartą, która ta osoba najczęściej pamięta. Mówię, a pamiętasz, a ta ostatnia karta na przykład mówiła o sile przemawiającej przez następny dzień. Albo jak gdyby, to może jeszcze być o tym, że musi się, jeżeli ma na przykład rozmowę z kuratorem, to musi dobrze być, dobrze wiedzieć, co ona mówi, żeby nie była roztrzepana. Więc najczęściej jeszcze proszę, zadzwoń do mnie przed rozmową z kuratorem. Zadzwoń do mnie, ja Cię jeszcze raz wyczyszczę, ja Cię jeszcze raz poinformuję, jak to będzie i zobaczysz, że dasz sobie radę i wyjdziesz z tej rozmowy no, pozytywną drogą. Także, kochani moi drodzy, to był taki króciutki filmik, jak to wygląda rozmowa z firmą, którą ja obsługuję, albo ogólnie z firmami, z którymi ja mam do czynienia. I chciałam Wam przybliżyć moją pracę, nie tylko jeżeli chodzi o rozmowy z duchami, czy na przykład jakieś tam rozmowy prywatne o rodzinie, o zdrowiu, o finansach, ale także no, mój kontakt z firmą. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, dajcie łapkę albo subskrybujcie, a jeżeli macie ochotę skontaktować się ze mną,
to zapraszam do mojej strony www.topofmind.consulting. Miłego dnia życzę. Pa, pa!